Tylko na pudelku, Gosia Andrzejewicz pójdzie do sadu z Brazil. Sprawa zajmuje się prawnicy, odradzano mi tę współpracę. Niedawno miała miejsce premiera najnowszego utworu Oliwki Brazil, w którym to został wykorzystany sample piosenki Pozwól z Gosi Andrzejewicz. Mimo że mogło się wydawać, ze wszystko odbyło się po koleżeńsku i zarówno sama piosenkarka, jak i firma fonograficzna związana z hitem z lat 2000 wyrazili zgodę na wykorzystanie sampla. To rzeczywistość, co kazała się zgole odmienna. DJ Remo, szef firmy fonograficznej Memusic, stwierdził, że odezwali się do niego przedstawiciele Warnera, z którym związana jest Oliwka Brazil, z prośbą o pozwolenie na wykorzystanie sampla wspomnianej piosenki. Mężczyzna zaznaczył jednak, że nie otrzymali takiej zgody, a piosenka i tak powstała. Oliwka Brazil uspokajała natomiast w swoich mediach społecznościowych, że elementy Pozwól z zostały wykorzystane zgodnie z prawem. Raperka powołała się na Follow Plus na parafrazę, świadoma inspiracje, reinterpretacje. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz głos w sprawie postanowiła zabrać sama Gosia Andrzejewicz, która już na samym początku w informacji przekazanej Pudelkowi zastanawiała się, po co wystąpiono o zgodę wykorzystania piosenki Pozwól zyc, by pomimo odmowy, i tak ja wykorzystać. Piosenkarka przyznała, że sama wstępnie wyraziła zainteresowanie pomysłem przedstawionym jej przez producenta utworu Oliwki, ale po konsultacji z Remikiem zmieniła zdanie. Wstępnie wyraziłam zainteresowanie pomysłem, ponieważ podobała mi się produkcja tego producenta. W tym miejscu warto zaznaczyć, że już kilka miesięcy wcześniej rozmawiałam z Remikiem o przygotowaniu nowej wersji piosenki Pozwól zyc na 20-lecie mojej kariery. Konsultuję tę współpracę z Remikiem, który jest współautorem i wydawca Pozwól zyc, a zarazem ma największa decyzyjność w tym zakresie, zmieniłam swoje decyzje. Remik odradził mi tę współpracę. Przedstawiając content, jaki produkuje Oliwka, w tym momencie nie mieliśmy wątpliwości odnośnie do tego, że nie chcemy tej współpracy. Takie to stanowisko Remik przedstawił Krzysztofowi z Warnera, wyjawiła nam Gosia Andrzejewicz. Piosenkarka przyznała jednak, ze samej jej trudno jest się odnieść do stosowności ich roszczeń. Mimo że jej zdaniem utwór bezsprzecznie inspirowany jest hitem Pozwól zyc, to sprawa zajęli się już profesjonaliści. Trudno jest mi się jednak odnieść co do stosowności naszych roszczeń. Na pierwszy rzut ucha nie ma wątpliwości, została wykorzystana zarówno linia melodyjna, jak i tekst. Z drugiej strony w dzisiejszych czasach mówi się wśród artystów o zjawisku follow up, czyli takie jakby odniesienia się do mojego utworu. Zresztą nawet w klipie Essa wykorzystane podobne sceny jak w Pozwól zyc. Trudno jest mi to jednoznacznie sklasyfikować i tym już zajmuje się prawnicy z Memusic, podkreślila Andrzejewicz w rozmowie z Pudelkiem. Byliście gotowi na dramę Oliwka Brazil kontra Gosia Andrzejewicz?